W dzisiejszym materiale rzucimy okiem na kilka postaci z analog horrorów, przed którymi raczej nie dałbyś rady uciec i na pewno nie udałoby ci się przeżyć w jakimkolwiek kontakcie z nimi. Dzisiaj rzucimy okiem na 4 serie analog horrorowe i zobaczymy, jak trudno byłoby ci przeżyć właśnie w tych 4 światach. Siemano wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Nim zaczniemy, stawcie jeszcze suma na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi oraz podnijcie na mojego Instagrama i TikToka. Linki macie oczywiście w opisie tego filmu, a tymczasem może lepiej nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy od samego początku. A zaczynamy od najbardziej oczywistego wyboru, czyli Fan228, czytaj po prostu The Boiled One. Z The Boiled One, fenomenon autorstwa Dr. Nowhere. I tutaj sytuacja jest prosta już od samego początku, gdyż w tej sytuacji na przykład nie powinieneś oglądać telewizji, nigdy. A co za tym idzie, najpewniej w ogóle nie spędzać swojego czasu przed jakimkolwiek ekranem i również najpewniej nie wychodzić z domu do miejsc, gdzie te ekrany są, bo anuż coś się wydarzy. Gdyż wiedzieć musicie, że Fan228 jest rodzajem demona, który jest w stanie przejąć kontrolę nad dowolnym ekranem w dowolnym czasie, nawet nad kilkoma, bardzo wieloma ekranami w tym samym momencie, pokazując wówczas nagranie samego siebie na ekranie, mówiącego przepowiednie, której na pierwszy rzut ucha nie zrozumiesz. Aczkolwiek możesz być pewny, że po obejrzeniu jej oraz zobaczeniu jego twarzy zostaniesz sparaliżowany do końca życia. Następnego dnia obudzisz się, nie będziesz w stanie się poruszyć i przez cały czas widzieć będziesz jego, patrującego się w ciebie, czy to z rogu pokoju, w którym właśnie się znajdujesz, czy to zza okna, czy to z jakiegokolwiek innego miejsca, które jest blisko ciebie. Dodatkowo słyszeć będziesz jakby trąby anioł i tak aż do końca, aż do twojej śmierci, bo nie będzie drogi odwrotu. Jakby nie patrzeć, to jest giga nie fair postać, gdyż w porównaniu do innych, którymi dzisiaj się zajmiemy, musisz albo znaleźć się w niewłaściwym miejscu, nie od odpowiedniej porze, albo cokolwiek. W jakiś sposób będziesz wiedział, że po okolicy grasuje jakaś niebezpieczna postać. Natomiast w przypadku Boiled One Phenomenon wystarczy oglądać telewizję, albo gapić się w ekran, w niewłaściwym momencie, na niewłaściwym kanale czy coś. I może się wydarzyć, że właśnie w tym niewłaściwym momencie, na ekranie, pojawi się on. I wtedy, najprościej mówiąc, masz przesrane. Jednakże złe symptomy spotkania z nim, które będą zapowiadać późniejszą śpiączkę, pojawią się jeszcze chwilę wcześniej, poprzedniego dnia. Gdyż już po obejrzeniu transmisji z Fan228, doświadczać będziesz halucynacji, widzieć będziesz właśnie tą postać, trącą na ciebie z różnych miejsc i widzieć będziesz ją tylko i wyłącznie ty, chyba że jeszcze jakaś inna osoba razem z tobą w tym samym czasie oglądała tę transmisję i zobaczyła jego twarz. Niedługo później położysz się spać i dalej będziesz mieć go przed swoimi oczami, a później obudzisz się następnego dnia sparaliżowany. I z logicznego punktu widzenia to jest absolutnie przesrana sytuacja. Patrząc na to, że ani razu nie dowiadujemy się o jakiejkolwiek formie radzenia sobie z tym, nie wiem, wyleczenia tego symptomu, a jeżeli już znajdą cię inni ludzie i będą utwierdzeni w przekonaniu, że to po prostu, albo aż śpiączka, wiesz, śpiączka, w jakiej znalazłeś się po kontakcie z Fan228, to chyba gorszy scenariusz. Zostaniesz przewieziony do szpitala, podłączony do pewnej aparatury, która będzie miała utrzymać cię przy życiu, a ty, nie będąc w stanie im powiedzieć o tym, co tak naprawdę się z tobą dzieje, będziesz przechodzić przez piekło, które będzie fundował ci Boiled One. W związku z czym, myśląc logicznie, Boiled One to jest jedna z najniebezpieczniejszych postaci, jakie dały nam analog horrory. Jeżeli gościu już cię złapie, to nie ma drogi ucieczki. W co niektórych miejscach w internecie ludzie dyskutują, że najlepszą drogą ucieczki z tego jest śmierć. Logicznie myśląc, możliwe, ale jest naprawdę przerażające. Sam materiał The Boiled One Phenomenon mówi ci, że po obejrzeniu wspomnianej transmisji nakazane jest przeczytanie psalmu 91, wersu 10. Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu. I biorąc pod uwagę to wszystko, jeżeli znalazłbyś się w świecie Dr. Nowhere, albo przynajmniej Boiled One Phenomenon, stary, nie wychodź z domu i przede wszystkim wywal wszystkie ekrany ze swojej chaty. Najlepiej żyj bez prądu, jakoś sobie poradzisz. Nie oglądaj telewizji, nie gap się w ekrany, to jedyna droga ucieczki. Chociaż wiadomo jak jest. Natomiast jeżeli jesteście ciekawi pełnej historii The Boiled One Phenomenon, nagrałem na ten temat oddzielny materiał, który bardzo mocno polecam wam obejrzeć, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Dodatkowo na moim kanale znajduje się materiał o wszystkich pozostałych produkcjach Dr. Nowhere i bardzo polecam wam go również obejrzeć. Z tych dwóch materiałów najpewniej dowiecie się wszystkiego o tym naprawdę pokręconym i posranym świecie. Przejdźmy do następnej postaci, jaką jest Batman. Albo przynajmniej mniej nietoperz z analog horroru The Bat, który swoją drogą całkiem niedawno omawiałem. The Bat to seria tworzona przez użytkownika Oblivion i omawiałem ją przy okazji tego materiału. Oczywiście jest to historia oparta o inne opowieści z Batmanem i powiem tak, to jest wersja analog horrorowa. Tam jest źle. Tam jest w ogóle najgorzej jak może być. Aczkolwiek niech przykładem tego, jak ciężko będzie ci przeżyć w tej wersji tego świata, będzie to, jak ciężko jest wyżyć w tradycyjnych światach batmanowych. Ogólnie w Gotham już u samych podstaw
jest przesrane mieszkać, bo jest giga niebezpiecznie i typowa wyprawa do sklepu po bułki może skończyć się w bardzo tragiczny sposób. A tutaj, kiedy masz uniwersum analog horrorowe, może być jakoś 20 razy gorzej przy każdej innej podstawowej czynności. A w tej sytuacji macie analog horrorową wersję tego świata, gdzie jest w sumie jeszcze gorzej. Macie Batmana, Bruce'a Wayne'a, który totalnie oszalał po tym, jak jego rodzice zginęli. Ponadto Alfred również zmarł niedługo po śmierci jego rodziców, przez co ten nie miał jakiegoś wzorca do naśladowania czy cokolwiek i później został Batmanem bez jakichkolwiek hamulców i limitów, atakując, zabijając, dręcząc nie tylko przestępców, ale też normalnych ludzi, którzy znikają w tajemniczych okolicznościach w tym mieście. I Batman w tej wersji historii jest jakoś kilka razy bardziej niebezpieczny i nie ma jakichkolwiek hamulców względem normalnych ludzi. Dodatkowo, w ostatnim odcinku dowiadujemy się, że ma jeszcze Robina do pomocy, który wbija się ludziom do domu. Dodatkowo po mieście grasuje Jonkler, który już ma 30 zabójstw na koncie i on również jest ostrym psycholem. W takiej sytuacji nie masz za wiele opcji do wyboru, będąc tam. Oczywiście możesz w jakiś sposób próbować się przed nimi obronić i przed takim Jokerem może jako tak to obradę. Przed Batmanem trochę ciężej, gdyż to jest mega wyskillowany zawodnik. Ponadto ma swoją zbroję, która jest na przykład kuloodporna, więc ciężko będzie cokolwiek zrobić. Jedyną opcją przeżycia w tym miejscu jest przeprowadzenie się do innego miasta. Zdaję sobie sprawę, jak to brzmi, ale nieironicznie to jest jedyna opcja, jaką masz. Więc pewnie po przeprowadzce taki Batman nie pójdzie za tobą. Najpewniej poszuka sobie innych ofiar, a ty będziesz miał spokój. Więc jeżeli jest taka opcja, przeprowadzka to jest najlepsze wyjście. Teraz przejdźmy do Basswood County. To jest analog horror, który omawiałem jakoś na początku tego roku i w swych założeniach jest bardzo podobny do Mandela Catalog. I entity sami, z którymi trzeba się tutaj mierzyć, są humanoidy. Zmiennokształtne humanoidy. A mam przez to na myśli wysokie, bardzo wysokie postacie, o bardzo długich palcach, z których wyrastają gałęzie. Mają bardzo nienormalne rysy twarzy. Każdy z nich ma 5 faz rozwoju, które sprawiają, że pod sam koniec, przy 5 fazie, nie rozróżnisz humanoidy od zwykłej osoby. Same humanoidy przechodzą do naszego świata poprzez swego rodzaju okno łączące ich świat z naszym i żyją od wielu lat, już od XIX wieku pośród nas. Ponadto są mega ciężkie do ubicia, są na kilka kroków przed swoimi ofiarami, zawsze. Są również mega szybkie i niebezpieczne, więc zrobienie czegokolwiek przeciw nim jest po prostu ciężkie. Bardziej opłaca się chować przed nimi, niż bezpośrednio z nimi walczyć. Co też, jak wiemy, jest mega trudne do wykonania. Zatem humanoidy z Basswood County to ciężki przeciwnik. I raczej gdybyś znalazł się w tamtej rzeczywistości, ciężko byłoby ci to jakkolwiek przeżyć. Teraz przejdźmy do The Sonic Tapes, autorstwa Evanimas. Tą serię również zdarzyło mi się omawiać na swoim kanale. I tu jest chyba jeszcze gorzej. W tej serii poznajemy Sonika, który jednak nie jest tym naszym Sonikiem, jest jakimś innym Sonikiem, który zawarł jakiś pakt z Molochem, to jest taki demon, który przejął nad nim kontrolę. I teraz Sonic atakuje jednostki w swoim świecie, ale również ludzi w naszym świecie, potem zjada ich wnętrzności, a później rośnie do coraz to większych i większych rozmiarów, jest coraz bardziej niebezpieczny i na ten moment przy ostatnim odcinku jest gigantyczny, porusza się z ogromną prędkością po świecie i niszczy wszystko na swojej drodze. A co za tym idzie, takiego bezpośredniego spotkania z nim nie ma opcji, żebyś przeżył. Dosłownie aktualnie on jest po prostu za mocny na to i ciężko byłoby ci zrobić dosłownie cokolwiek. Tym bardziej, że ma swoich przydupasów do pomocy, w sensie Tailsów, którzy też atakują i porywają ludzi. Tobie jako zwykłemu obywatelowi ciężko byłoby zrobić dosłownie cokolwiek. Tym bardziej, że taki na przykład Doktor Robotnik, Eggman, czyli taki główny wróg Sonika, który w tradycyjnych sonikowych mediach był mu w miarę równy i mógłby w jakimś stopniu zaszkodzić albo pokonać tego Sonika, no już nie żyje, bo został przez Sonika zabity. Więc aktualnie, o ile Knuckles nie wróci z diamentami, co zostało wyjaśnione przeze mnie w tym filmie, przeciw Sonikowi ciężko byłoby jakkolwiek przeżyć. Zatem teraz, skoro wszystko mamy za sobą, ustawmy ich sobie w kolejności od najmniej śmiercionośnego do najbardziej. Na czwartym miejscu dałbym Batmana. On będzie dla ciebie śmiertelnym zagrożeniem, ale tylko i wyłącznie, jeżeli mieszkasz w Gotham. Przy spotkaniu 1-1, stary, nie masz absolutnie najmniejszych szans. Jest przesrane. Aczkolwiek, jeżeli odpowiednio wcześniej kupisz bilet, czy cokolwiek, nie wiem, popłyniesz stamtąd, wyprowadzisz się, jakkolwiek opuścisz Gotham, to jest GGS, wygrałeś. Aczkolwiek, jeżeli nie zrobisz tego, to chłopie przepot. Zatem Batman na miejscu czwartym. Na miejscu trzecim dałbym zmiennokształtnych humanoidów z Basswood County. Biorąc na logikę, sytuacja jest dość podobna jak w Batmanie, wystarczy się wyprowadzić z Basswood County, masz spokój. Jednak są oni miejsce wyżej od Batmana, jako że jest ich więcej, przez co niekoniecznie musisz spotkać jedną postać, ale na przykład 5 na raz, a dodatkowo są oni zmiennokształtni, więc niekoniecznie zawsze musisz mieć pojęcie, z czym się mierzysz. Dodam do tego, że są absolutnie niebezpieczni, ciężko byłoby ci zrobić cokolwiek. Na miejscu drugim Sonic. Wiadomo dlaczego. Ogromny, wielki, niebezpieczny, szybki i tak dalej. Jakakolwiek forma ucieczki nawet niekoniecznie musiałaby się zakończyć sukcesem, patrząc na niego. Po prostu, jeżeli znajdujesz się w tym świecie, jesteś ugotowany, stary, przesrany. I na miejscu pierwszym, w mojej opinii, Bold One. Gdy zasadniczo nie jesteś w stanie nic zrobić przeciw niemu, a zaatakować możecie w najmniej spodziewanym momencie z telewizora. A idąc to
wszystko jeszcze dalej po ewentualnym kontakcie z nim, konsekwencje są przerażające. No i w tym materiale to byłoby już na tyle. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach na dole, co o tym wszystkim sądzicie i czy zgadzacie się z moimi spostrzeżeniami na temat tych postaci, czy być może nie do końca. Ponadto w opisie tego filmu macie linka do pre-save'a nowej Newty, która wychodzi w przyszłym tygodniu, więc wpadnijcie tam i no, sprisejwujcie. Będzie mi naprawdę mega miło i trzymajcie się, siemano, cześć.